Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w majątku Wajsznory, w domu pana Stanisława Tuwińskiego, który kandyduje jako niezależny kandydat do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie Stanisławie, zdecydował się pan kandydować do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Co pana do tego skłoniło? To ważne pytanie, no bo sam nieraz mógłbym też sobie takie pytanie zadać. Ja oczywiście jestem człowiekiem, który życiowo spełnionym, obecnie od paru lat na stypendium ZUS, więc właściwie nic nie muszę, ale mogę jeszcze i chcę zrobić coś dla Mazur. I między innymi to jest przesłanka, która mnie skłoniła do tego, aby właśnie kandydować, by tu, dla tego regionu jeszcze kilka lat popracować po to, żeby ten region zyskał dobrego senatora w Senacie. Senatora, który będzie autentycznie reprezentował region i będzie dla tego regionu pracował. To już nie pierwszy raz, kiedy startuje pan jako kandydat niezależny. To wynika z mojej konsekwencji. Jestem od zawsze przygotowany do tego, by nie partią, nie logiem swoją wartość podkreślać, a tym, co potrafię, co dokonałem i co mogę dokonać do tego regionu. W związku z tym uważam, że mój start jako niezależnego, bezpartyjnego kandydata jest pewnego rodzaju zaletą i gwarancją dla wyborców, że to ja się będę rozliczał, a nie zasłaniał pewnymi decyzjami partyjnymi. Więc chciałbym, aby właśnie mnie uznano w rejonie, w którym kandyduję, w 87 okręgu, że jestem najlepszym kandydatem, bo wprost kandydatem wyborców, a nie poszczególnych partii. Niektórzy uważają, że jako kandydat bezpartyjny odbierze pan sporo głosów pozostałym kandydatom, a i tak nie mając logo partyjnego nie wygra pan. Na czym opiera pan swoją szansę jako kandydata niezależnego? Ja w ogóle zacznę od tego, że to jest błędne widzenie sprawy, bo to wynikałoby tak, że jak ma się logo partyjne, to jeszcze jest w ogóle znakomitym kandydatem. Ja jestem innego zdania, bo akurat kandydaci niezależni, przez to, że już samą odwagą stanięcia do wyborów, do pewnej weryfikacji, mają pewną wartość, a jednocześnie, jeżeli mają swoje dokonania, doświadczenia, mogą być bardzo dobrym kandydatem do wyboru na senatora. Ja oczywiście opieram swoje przekonania, że jednak wyborcy na Mazurach, w moim okręgu, to ludzie mądrzy, którzy potrafią doceniać pracę i dokonania, ale również i predyspozycje czy możliwości kandydata. W związku z tym, ponieważ nieskromnie mówiąc, mam swój dorobek, wiem, co jestem wart i uważam, że jeżeli tylko będzie szansa zapoznania się z tym dorobkiem i ludzie potrafią to ocenić, jestem w mojej ocenie kandydatem, który może wygrać te wybory. I chcę zrobić wszystko, aby tak było. Znam pana doświadczenie w biznesie, w kierowaniu dużymi organizacjami i ogromny dorobek na polu działalności społecznej. Pańskie dziecko, pokazy lotnicze Airshow, co roku skupiają setki tysięcy widzów. Czy jeśli zostanie pan senatorem, pogodzi pan tę pracę społecznie z obowiązkami w Senacie? Ja mam taki typ osobowości, która wymaga dużej ilości aktywności i obecność w Senacie, funkcję senatora jestem gotów wykorzystać, przepraszam w cudzysłowie, wykorzystać, dlatego żeby być skuteczniejszy, żeby stworzyć lepsze wsparcie dla Mazur Airshow, lepsze wsparcie dla wielu inicjatyw, które są tu robione i mam nadzieję, że to połączymy. Połączymy moją działalność parlamentarną z działalnością społeczną i z moim funkcjonowaniem tutaj, w tej pięknej krainie, naszej ojczyźnie na Mazurach. W swoich dokonaniach życiowych mam oczywiście okres pracy jako nauczyciel, tak więc pedagogiczne. Kierowałem Centrum Wychowania Morskiego z dużym doświadczeniem armatorskim. Byłem sekretarzem generalnym Polskiego Związku Żeglarskiego, prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Kierowałem dużymi organizacjami gospodarczymi. Ale niezależnie od mojej kariery zawodowej,
Jestem człowiekiem, który po prostu od lat zaangażowany w wiele różnych inicjatyw społecznych. Moim dorobkiem tu, na Mazurach, jest plenerowa Galeria Pamięci. Funkcjonujący Aeroklub Krainy Jezior, którego byłem założycielem. Oczywiście na tym tle, prawda, cały cykl imprez, który zaczynamy od 10 kwietnia, dnia apelem pamięci ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, ale również i kończymy dniami pamięci Stefana kardynała Wyszyńskiego właśnie w październiku. A największym wydarzeniem, hitem, który i na kraj, i na forum międzynarodowym, no, są te największe cywilne pokazy lotnicze w Mazureszu. Myślę, że doświadczenie, umiejętność organizacji, wiele inicjatyw w pełni dają rekomendacje mnie, ale również i mogą być przekonujące dla wyborców, bym właśnie jako senator dobrze, tak jak te sprawy, które do tej pory, mógł służyć również w Senacie dla Mazur i dla tego kraju. To pytanie musi paść. Panie Stanisławie, jak pan widzi swoją rolę senatora jako przedstawiciela spraw Mazur w Senacie? Senator nie jest postacią decyzyjną. Jest oczywiście jednym ze 100 w Senacie. Jeżeli tylko uczestniczy we wszystkich posiedzeniach, jest aktywny na komisjach, poddaje się głosowaniu, można powiedzieć, że to już jest dobry senator dla kogoś. Ja postrzegam to inaczej, ponieważ ja uważam, że senator to taki, który swój mandat wykorzystuje do tego, aby mieć możliwość dostępu do różnych instytucji, do decydentów, po to, by ich przekonać do spraw i pozyskać ich dla wsparcia różnych problemów i ludzi, i regionu Mazur. Podkreśla pan wszędzie swoją niezależność. Wystosował pan nawet list do byłych prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, bo trochę byłem zdziwiony, kuriozalną wręcz intencją, bo jak można skierować list o rezygnację kandydatów niezależnych na rzecz kandydatów opozycyjnych. Odwróciłbym pytanie. Może by panowie prezydenci skierowali list do kandydatów i w ogóle do partii czy komitetów opozycyjnych, żeby rozpatrzyli, uwzględnili to, jacy są kandydaci niezależni, domówili się z nimi i udzielili im wsparcia, jeżeli chcą, aby jedna opcja nie opanowała i Sejmu, i Senatu. Jestem przekonany, że na szczęście moi wyborcy będą mieli okazję zastanowić się nad tym i oceniać człowieka, kandydata, a nie to, jakie ma logo i z jakiej jest partii. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za te odpowiedzi. I państwu również bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. I bardzo serdecznie państwa zapraszam na 13 października do urn, na wybory. I mam nadzieję, że przekonałem państwa. Proszę o głos na Tołwiński Stanisław, numer 3 na liście do Senatu.